zasada niemarnowania jedzenia jest w naszej lodówce. Patrzymy do lodówki, co tam mamy i traktujemy tę lodówkę jako sklep pierwszego wyboru. Najpierw do lodówki, potem dopiero do sklepu. W lodówce na pewno coś się zawsze znajdzie. Często jest tak, że zapominamy, co mamy gdzieś tam w zakamarkach tej lodówki i też często sugerujemy się wyglądem. Jeśli coś nie jest spleśniałe, to spokojnie można to użyć. To, że rzodkiewki albo marchewki są pomarszczone, to nie znaczy, że nie można zrobić z nich czegoś prostego, co dzisiaj pokazaliśmy. Rzodkiewki trafiły na patelnię, nadbrały zupełnie nowego życia, bo otuliły się miodem, sezamem, smakowały totalnie inaczej niż zazwyczaj. Były też rzodkiewki w postaci kiszonej, tak szybko kiszone, takie szybkie kiszenie, czyli zamarynowane w soku z cytryny. Był też hummus bardzo dojrzałej papryki i czerstwego pieczywa. Jak te dwie rzeczy nam zostają, to można zrobić taką pastę, która przez kolejne 3 dni spokojnie sobie w lodówce poczeka na wykorzystanie. Można oczywiście takie rzeczy kupić w sklepie, ale lepiej je zrobić samemu. A jeśli już coś kupimy i chcemy wyrzucić, dlatego że minęła data ważności, to też raczej zwracajmy bardziej uwagę na swój rozsądek i zmysły i ufajmy tym zmysłom, a nie dacie ważności, która jest tam określona przez producenta, bo data ważności ma 41 lat, wcześniej jej nie było też jakichś dramatów z powodu tego, że ktoś zjadł coś, co mogłoby być po terminie. Mamy na tyle dobrze rozwinięte zmysły, że spokojnie można się nim kierować. Jak otwieramy jogurt i nie jest spleśniały, próbujemy odrobinę, to da się to też wykorzystać. Co tutaj robimy? Wrzucamy banany? Tak, to są banany. Im bardziej dojrzałe banany, by były do przeziębienia. Jeśli mamy dostęp do dobrych warzyw z ekologicznych upraw albo ze sprawdzonych upraw, to oczywiście jak najbardziej takie warzywa można używać w całości, ze skórkami i się nie obawiać niczego. Te, które mogą mieć za dużo pestycydów, lepiej dobrze umyć, ale zwykła woda wystarczy. Nie potrzeba żadnego octu, mieszanek sody, takimi rzeczami się nie bawimy. Dobre czyszczenie pod zwykłą wodą wystarczy, żeby je wyczyścić i zjadać bez niebezpieczeństwa.